Jakobsen. Jakobsen, obok niego Jóźwiak. Ładne odegranie do Lekena. Groźna sytuacja. Leken. Będzie rzut karny. I żółta kartka dla Jóźwiaka. Mówiłem o tych groźnych wyjściach na pełnej szybkości mistrzów Norwegii. No i teraz sam na sam ze szczęsnym Jakobsen. Faul był ewidentny. Sześćdziesiąta trzecia minuta spotkania. Jakobsen i Szczęsny. I gol. Niestety. Stwarzała Legia sytuację, nie wykorzystywała ich. Zwracali trenerzy uwagę na szybkość wyjścia graczy mistrzów Norwegii i oto w trudnej sytuacji gospodarze do zakończenia pojedynku 27 minut i przegrywają 0-1. Pisz. Kucharski. Staniek, pole karne, trzech Norwegów obok niego, Leszek, Pisz i gol! Błyskawiczna odpowiedź Legii! No, ale długo czekaliśmy! Kapitalne uderzenie kapitana mistrzów Polski i oto 60 sekund. Wszystko od nowa. W swoim stylu Leszek Pisz. Tylko po co ta stracona bramka i te nerwy wszystkich? Rosenborg nie rezygnuje. Strzelec bramki Jakobsen. Staniek. Szansa na kontrę. Staniek! Ach, jaka szkoda i gol! Jeden gol, proszę Państwa! 2-1! Powiedziałem szkoda, a tutaj po błędzie Jan Stala, Ryszard Staniek, strzelana 2-1! Nie muszę mówić, co się dzieje na stadionie. Popatrzmy na spokojnie. Wydawało się, że już wypiąskował tę piłkę, a tutaj jak Seman niemal wpakował sobie ją podczas finału Pucharu Zdobywców Pucharów za siebie do bramki. 69 minuta i 2-1. Ryszard Staniek jakże ucieszył nas wszystkich. 20 minut do końca. Fala. Najpierw długo skandowane nazwisko, a teraz kompletna cisza. I jakby chcieli kibice dodać siły przy tym strzale, skupiając swoją uwagę na Leszku Pisz. Wszyscy gracze Rosenborga w murze, Leszek Pisz i gol! Gol 3-1! Leszek Pisz! No więc udało się wspólnymi siłami, chociaż strzelał cudownie, tylko nie uduście go z radości, to uwaga do piłkarzy Legii. Leszek Pisz, kapitalny strzał, 3-1, proszę Państwa. 73 minuta.